na smudze, także będzie szukał okazji do tego, żeby zaatakować, żeby złapać jakieś ataki na siebie. Wieżyczka Torbjorna wyeliminuje pana, teraz Arolek tutaj eliminuje mecha Cichiego, ale dalej Cichy stara się tutaj zabijać i Kermi, dwa piękne tutaj zabójstwa, jedna to wieżyczka, druga to Mercy, ale teraz kolejne fragi wpadają na konto agresorów, no i chyba ta walka skończy się bardzo szybko. No i jest już rozstawiony bastionem, ale teraz dostaje od Harta, także będzie musiał się wycofać, niebezpiecznie się naprawdę zrobiło, ale jest super zdolność w tym momencie, już od agresorów jest gwiazd, Matic, dwa fragi po jego stronie, jeszcze tutaj Jichy dokłada swojego. Cóż to był za piękny i szybciutki team wipe, 1/3 punktu już przyjęta, no i wydaje mi się, że... No tego jeszcze nie widzieliśmy. Walka tutaj będzie trwać w tym momencie. Będziemy widzieli za chwilę przepychanki między zawodnikami, ale Filip Zinger z pierwszym fragiem w tym momencie. Tutaj Kasix na Mercy, także Far Mercy będzie naprawdę trudnym przeciwnikiem do pokonania, szczególnie przy takim zespole, jakim są agresorzy. No i Filip, kolejne fragi dla niego, ale Hart teraz decyduje się oczywiście pójść na tego killera, pozwolić Filipowi trochę poszaleć, tak więc Lucio również mimo wszystko zgarnie te fragi. Kasix teraz rez. Tam również ustawiono teraz Matic MLG, aby jakoś nie pozwolić graczom piernikowej gwardii dołączyć tutaj do tego payloadu. No i widzimy, że to bardzo, bardzo dobrze działa. Matic eliminuje nieistotnego. Jest jeszcze Hart, także dokłada swojego fraga. No tutaj widzimy, Moira stara się bronić jak tylko może. Puszcza sobie kulki pod nogę, pod nogi, ale to nie wystarcza. Jest Hart, jest Kermi również na posterunku. No, zamykają w dwójkę teraz przeciwników w spawnie tak naprawdę. Jeszcze jeden frag od Kerniego.